Ruszyła kampania Podziękuj pszczole. Chcąc wziąć w niej udział, wystarczy zrobić zdjęcie produktowi, który zawdzięczamy zapylaczom, wstawić na Facebook lub Instagram i oznaczyć hashtagiem lub małpką Podziękuj pszczole. Pszczoły odpowiadają za ponad 80% żywności na świecie. Za co konkretnie? O tym właśnie chcemy mówić. Nasza fundacja Apikultura podjęła konkretne działania w ramach kampanii Podziękuj pszczole. Nadszedł czas, aby wyrazić wdzięczność zapylaczom za ich pracę. Głównym zapylaczem roślin uprawnych w naszym kraju jest pszczoła miodna, która zapyla ponad 90% kwiatów roślin owadopylnych. Pozostałe kwiaty zapylane są przez inne gatunki pszczół, a jest ich około 450 gatunków, a ich liczba wciąż maleje. Łączna liczba roślin korzystających z pomocy zapylaczy to ponad 300 gatunków tylko w Polsce. Kampania skierowana jest do wszystkich osób, którym zależy na środowisku, ekosystemie, zdrowej żywności i pszczołach. Temat jest bardzo ważny, ponieważ w dobie wielu chorób cywilizacyjnych bardzo istotne jest, abyśmy sięgali po to, co zdrowe i naturalne. Statystyczny Polak spożywa ponad 0,5 kg miodu rocznie. Jest to znacznie mniej niż w krajach sąsiednich, jak Niemcy 2 kg czy Austria 2,5 kg. Jeszcze mniej popularne są produkty jak pierzga czy mleczko pszczele, których stosowanie wpływa pozytywnie na nasze zdrowie. Podjęliśmy się zorganizowanie akcji Podziękuj pszczole z prostej przyczyny. Widzimy, że w Polsce, jak i w Europie jest niewystarczająca baza pożytkowa, jeżeli chodzi o dostęp do pyłku i nektaru. Dlatego promujemy nasadzanie roślin miododajnych, aby pszczołom było lepiej. Liczba pszczelarzy w Polsce wynosi 91 tysięcy. W porównaniu do ostatniego raportu liczba ta wzrosła o prawie 9 tysięcy. Natomiast rodzin pszczelich według danych Inspekcji Weterynaryjnej w kraju jest ponad 2 miliony. Od ostatniego raportu z 2020 roku liczba ta wzrosła o 14%. Za co Pani dziękuję pszczołom? Za dobry przykład pracowitości i organizacji pracy, bo to jest kluczowe w moim zawodzie. To dzięki nim mam zajęcie, które kocham, a zebranym miodem dzielę się z bliskimi. Za moje ulubione kosmetyki. Za te piękne okoliczności przyrody, które mamy. Za te piękne kwiaty. Dziękuję im za moje ukochane truskawki. Za miodek! I inne produkty pszczele.